Przypomnę, jestem w Nadburzańskim Parku Krajobrazowym przy rezerwacie przyrody Moczydło, a jego celem jest ochrona i zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, stanowisk lęgowych rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. Łączna jego powierzchnia wynosi 58 hektarów. No i zaraz dotrzemy do samego rezerwatu. Przyjrzyjmy się, jak wygląda tak. Słychać ciszę lasu. No to w drogę na razie. Ptaki w związku z ich ogromną żarłocznością przyczyniają się do rozrzedzenia populacji szkodników. Przy dużym urozmaiceniu oraz znacznej liczebności fauny ptasi cały las od runa powierzchołki drzew jest objęty ich żerowaniem. I tu na zdjęciu widać gatunki ptaków występujące w tym miejscu. Co my tu widzimy? Sikorki, dzięcioły. Sujki, zięby. Wilgi i sikory. No przyjrzyjmy się, to jest wjazd do rezerwatu. Tak z góry wygląda właśnie rezerwat. Moczydła, gdzie występuje 7 typów siedliskowych lasów. Największą powierzchnię zajmują bory i bory mieszane, wilgotne i świeże. Ale dużą powierzchnię zajmuje też bór bagienny. Jak wspomniałem wcześniej, rezerwat ma połączną powierzchnię 58 hektarów, nieco ponad. I z tym zasięgiem obejmuje jeziorko otoczone bagnem oraz przyległe do niego drzewostany. Tu jest jego ujęcie, zaraz zobaczymy go na żywo.
Taka oto willa piękna. W ubiegłym roku ją filmowałem. Jeszcze stoi. Niesamowite. Szkoda, że niszczeje. Łączna jego powierzchnia wynosi 58 hektarów. No i zaraz dotrzemy do samego rezerwatu. Przyjrzyjmy się, jak wygląda. Tak, słychać ciszę lasu. Przypomnę, jestem w Nadburzańskim Parku Krajobrazowym przy rezerwacie przyrody Moczydło, a jego celem jest ochrona i zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych stanowisk lęgowych rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków.